Pantomima uczy przede wszystkim świadomości ciała, uczy pewnej dyscypliny, uczy myślenia. No i to, czego mnie mistrz Tomaszewski nauczył, bo ja go bacznie obserwowałem, przyglądałem się właściwie na każdej próbie jego metodzie. Trudno to nazwać metodą, bo on właściwie, on sam był metodą, on nie miał metody. On był mistrzem, on był wspaniałym reżyserem, wspaniałym twórcą i on właściwie codziennie był inny i codziennie co innego robił i inaczej to robił. Także trudno było go w jakiś tam sposób zdefiniować. Wielu ludzi pisze prace magisterskie i doktorskie na jego temat. Ja twierdzę, że on jest nie do zdefiniowania. Natomiast no, ja bardzo dużo się od niego uczyłem i uczyłem się patrzeć. Ja chodziłem za nim, bardzo często zdarzały się takie sytuacje, że wjeżdżaliśmy gdzieś na zachód i dyrektor Tomaszewski gdzieś czmychał, brał torbę, kulił się i czmychał. I gdzieś tam spotykaliśmy go gdzieś na mieście i w tym momencie on do nas mówi, no zobaczcie na tą katedrę, zobaczcie jak to wygląda, przyjrzyjcie się tym rzeźbom, zobaczcie, tu jest historia zapisana. I od tego się zaczynało, on tak nas wciągał wszystkich w to. I to, czego nauczył nas właśnie Henryk Tomaszewski, to szukania prawdy. Później pamiętam sceny, kiedy wchodziliśmy do syna marnotrawnego. Pamiętam, pół sali było wyłożone replikami obrazów Hogartha. Mieliśmy siedzieć na sali i obserwować po prostu postaci, jak się fałdy układają, ubrań, jak ci bohaterowie na obrazach siedzą. Dokładnie musieliśmy czerpać prawdę epoki. Przewidzieć, jak ten osobnik na przykład z takiego siedzenia wstaje, jak się porusza, jak przechodzi, jak mu się ręce układają, co się z jego głową dzieje. I to był powód do tego, żeby szukać prawdy. Ktoś mówi, że choreografia, że Tomaszewski ustawiał choreografię. Nie, on poszukiwał prawdy. On uruchamiał to, co miał na obrazach, to, co miał w tekście. On stwarzał ten świat. Ten, dzięki jego magicznej różdżce stwarzał po prostu to, co zaginęło, czego już nie było. Ta pantomima przeistaczała się w prawdę. Tak to wyglądało. Ja też nauczyłem się jakby właśnie tego poszukiwania prawdy, poszukiwania, jeżeli, zresztą Maciek bardzo dobrze powiedział, że my nie robimy pantomimy teraz, broń Boże. To, co my robimy w teatrach dramatycznych, to nie jest pantomima. Może czerpiemy z jakichś takich historii, teraz modne powiedzenie, jak ja mówię do aktora, może pan iść troszkę wolniej, no to on tak zwalnia, ale jak mu powiem slow motion, to on oczywiście już wie, o co chodzi. I to są znaki czasu. A pantomima no, dużo mi dała, naprawdę bardzo dużo. I myślę, że to był no, jeden z najwspanialszych etapów mojego życia. Takiej szkoły życia, bo tego nie daje żadna szkoła aktorska, tego nie daje żaden uniwersytet. To jest po prostu czerpanie od mistrza, to jest jak no, terminowanie u majstra, czeladnik, który w pewnym momencie sam czuje materię skóry, sam czuje radło, sam czuje szydło i próbuje szyć te buty właśnie tak, a nie inaczej. Może nie pod okiem mistrza, tylko on go cały czas obserwuje, jak on te buty szyje i co z nimi robi. Potem oczywiście te kozaczki może zmieniać, inaczej modelować czubek, może coś tam zupełnie dodać do tych bucików, ale to są buty robione na wzór i podobieństwo mistrza. Tyle, dziękuję.